Po pierwsze, to nie są do końca targi. To jest po pierwsze spotkanie zakupowe, które ma umożliwić firmom nawiązanie pierwszego kontaktu, z którego liczymy, że później już po spotkaniu w Opolu nawiąże się współpraca produkcyjna, kooperacyjna, handlowa, w zależności od tego, jaki to jest produkt, usługa. Dlaczego Opole? Ponieważ jest to obiekt, który jest dostosowany do tego właśnie rodzaju wydarzeń, a więc z jednej strony do rozmów stolikowych, bo to na tym polega to kojarzenie pierwszego kontaktu pomiędzy firmami, a z drugiej strony no, mamy też powierzchnię, która umożliwia nam ugościć przynajmniej 80 wystawców. Staramy się, aby, oczywiście to jest decyzja naszych wystawców, pokazać pełne spektrum, ponieważ do produkcji komponentów potrzebne są różnego rodzaju elementy, czy to linii produkcyjnej, czy roboty, czy jakaś automatyzacja, czy też opakowania, którymi przewożone są komponenty z jednego zakładu do fabryki, na przykład samochodów, więc jest tu pełny przegląd. Największe targi branżowe w Polsce. 9. raz, kolejny raz w Opolu, więc wielkie wyróżnienie, bo kilkuset wystawców, producentów spotyka się w Opolu, dyskutuje o tym, jak rozwijać biznesy, jak nawiązywać różne umowy handlowe, a dla nas to oczywiście jest szczególnie ważne, bo Opole jest miejscem, gdzie biznes automotive, czyli taki motoryzacyjny, dobrze się czuje. Jest tutaj kilka firm z tej branży. No i nadzieja na to, że kolejne hektary, jakie wolne mamy w strefie ekonomicznej, również zostaną wykorzystane przez tych choćby, którzy dzisiaj do Opola przyjadą. Branża motoryzacyjna jest niezwykle istotna dla całego naszego regionu, dla miasta Opole, ale też dla wszystkich ościennych powiatów, które wokół Opola są. Widzimy wiele inwestycji w tym sektorze, w naszym regionie. Sami jako Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera braliśmy udział w kilku projektach inwestycyjnych w ubiegłym roku. Były to projekty m.in. w Nysie i w Brzegu, ale to, co też nas bardzo cieszy, to w naszym rodzinnym mieście, czyli w Opolu, bo uczestniczyliśmy w projektach związanych z rozbudową Parku Przemysłowego CT Park, firma Titan X, UFI Filters. To świadczy tylko o tym, że branża motoryzacyjna dla naszego regionu jest niezwykle istotna. A te dzisiejsze targi też są niezwykle ważnym elementem i bardzo dobrą okazją do tego, żebyśmy pokazali walory inwestycyjne całego naszego regionu, miasta Opole. I jest to kolejny taki namacalny dowód, że duży biznes czuje się bardzo dobrze w Opolu. To nas bardzo cieszy i zachęcamy wszystkie firmy do tego, żeby przede wszystkim kooperowały z naszymi firmami, które są na terenie naszego województwa i żeby właśnie inwestowały u nas w regionie, bo ten klimat dla biznesu jest naprawdę bardzo dobry. Jest to impreza na skali tutaj ogólnopolskiej, a więc liczymy na nowych klientów, nowe kontakty, nowe projekty, zarówno od obecnych klientów, których też możemy tutaj spotkać, ale również nowych, myślę, interesujących klientów. Także jest to naprawdę bardzo dobre wydarzenie i staramy się być tutaj co rok. Jesteśmy firmą, która reprezentuje zachodnich producentów elementów metalowych do produkcji samochodów w Polsce. Na targach w Opolu pojawiliśmy się już po raz kolejny. Co roku z chęcią tutaj wracamy. Jest tu niesamowita atmosfera. Możemy tutaj nawiązać wiele pozytywnych kontaktów biznesowych, które później kształtują nam to, jak wygląda nasza praca przez cały najbliższy rok. Firma Rotorclip produkuje elementy, które można zakwalifikować do elementów złącznych, ale kluczowe elementy w konstrukcjach maszyn, jakimi są pierścienie osadcze i sprężyny. I te elementy wchodzą praktycznie w każdy kluczowy, bardziej i mniej element samochodu. Powiedzmy, że w przeciętnym samochodzie jest około 200 różnych części, które my produkujemy i odgrywają kluczową rolę właśnie dla aplikacji. Czy to są hamulce, czy to są układy kierownicze, turbiny. Każdy producent samochodu, każdy dostawca, tier 1, tier 2 może wykorzystywać nasze elementy jako kluczowe w swoich aplikacjach. No i jako firma, która globalnie dostarcza to, jesteśmy też, mamy ekspozycję na globalne rynki, globalnych odbiorców, globalnych klientów, którzy też tutaj się wystawiają, spotykamy się z nimi, tak jak przed chwilą rozmawiamy. Jest to okazja, żeby spotkać wszystkich naraz. My jesteśmy tutaj trzeci raz, jeżeli dobrze pamiętam, z przerwą na pandemię, więc zaczęliśmy w 2019, wystawiliśmy się tutaj jako firma. Wcześniej byliśmy z Czech Trade'em. Oczywiście każde spotkanie może czymś zaowocować, więc bardzo się cieszę, że w tym roku chyba jest najwięcej jak do tej pory uczestników. Przed chwilą byli nasi klienci, mam nadzieję, że za chwilę będą przyszli nasi klienci, których obsługujemy lokalnie, ale też globalnie.
poza tą częścią samych rozmów, bo uczestników mamy ponad 700, wliczając oczywiście uczestników rozmów B2B, jak i wystawców, mamy umówionych ponad 2200 spotkań tych stolikowych i zakładamy, że będzie ich co najmniej kilkaset tutaj na stoiskach i w ciągu dnia, a samych wystawców mamy 82, no i wydarzenie trwa zarówno w czwartek, jak i do jutrzejszego popołudnia.